Ja tu właściwie jestem opiekunem tutaj pani z naszej chaty, ale razem przy w Domu Kultury pracując przygotowały panie taką krótką scenkę. Będzie to Czerwony Kapturek, bajka dobrze znana, ale to będzie walentynkowy Czerwony Kapturek i zobaczycie, co się będzie działo. Kapturku, gdzie jesteś? Chodź do mnie, córeczko! Chodź, pospiesz się! Kapturku, czekam na ciebie! Idziemy, mamusiu, idziemy! Już idziemy! Do niej w odwiedziny. Dobrze! Posłuchajcie! Razem pójdziecie. Hurra! Tutaj są w koszyczku ciasteczka. Zmarone i z cynamonem. One wzmocnią babci serce. Ale trzeba jej tylko szybko zanieść ten koszyczek. Każda dostanie koszyczek. Hurra! Posłuchajcie. Teraz zapraszam jedną. Do kapturku, naciąg czapeczkę na uszy. Zawij szaliczek, bo jest chłodno. Żebyś się nie przeziębiła, zapnij tą kurteczkę. Dobrze, mamusiu. Biegnij do babci. Córeczko, a co ty sobie nie pomyliłaś? Taką krótką sukieneczkę? Chyba z siostry ubrałaś. No nie, to moja. Idziesz do babci, a nie na dyskotekę. Proszę cię, naciąg tą spódniczkę. No dobrze. No. A ten dekolt? Co to za dekolcik tutaj? Proszę sobie. Tak się teraz nosi. Mnie nie obchodzi, jak się nosi. Idziesz do babci. A śpileszki przez las? Córeczko, proszę cię, zmień buciki. No dobrze, to zmienię. Proszę. Dobrze, dziękuję. Kapturku, jak ty się urazia, chłopiec? Tak szapka, tak... Nie urazie, daj spokój. Nie żuj gumy, wypluj tą gumę. Nie tutaj. Zostaw tą piłkę. Zostaw te ciasteczka. Te ciasteczka są dla babci. Nie dla ciebie. Ja tutaj zostawiłam dla ciebie, jak wrócisz z powrotem. A będą na pewno? Na pewno to będą. Dobrze, to proszę sobie wziąć koszyczek. Dobrze, no. Kapturku, takie masz gnieładzie te włosy. Proszę cię, nie. Zabierz warkoczy. Dobrze, zawiąż koszyczkę czerwoną. Będziesz ładnie wyglądała. Ale masz jakąś taką kwaśną minę. Babcia będzie niezadowolona, jak z taką miną zajdziesz. Uśmiechnij się. Dobrze, proszę bardzo, proszę sobie wziąć. Nie, ty jest dobrze, ale ty jesteś taka maleńka. Zostań ze mną w domu. Jutro razem pójdziemy. Dobrze, zostań ze mną w domu. No dobrze, córeczko, no nie płacz, no nie płacz, dobrze, dobrze. Trzymaj się tylko razem, żebyście się trzymały razem. Proszę cię, daj sobie koszyczek. A ty, córeczko, masz w takim nieładzie ten kołnierzyk. Dobrze, popraw sobie. Popraw sobie też buciki za sznur. Jak zajdziesz do babci, pozdrów ją, ucałuj ją, powiedz, że jutro przyjdę do niej. Dobrze, proszę. Mamusiu, ja chcę do babci. A co ty robisz, córeczko? Czytam, no. Zostaw tą komórkę, nie, mamusiu, to jest takie ważne wiadomości. Proszę, nie, proszę cię, dzisiaj pójdziesz do babci. Ja nie chcę, mamusiu. Dlaczego? Bo ja nie chcę już.
Ale babcia się bardzo ucieszy, proszę cię. No to dobrze. A może cię wynagrodzi. No dziękuję, dobrze, pójdę, pójdę. Jestem mamusiu. Witam cię. A ty, córeczko, jesteś z nich najstarsza, tak. Najrozsądniejsza. Wiem. Proszę cię. Proszę cię. Cię pilnuję. Nie hałasujcie w lesie. Bądźcie grzeczne. Mieję na oku. Dobrze, mamusiu. Czekam na was. Pa, 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 pa. Dawaj tu. Dawaj. Słuchajcie, macie iść prosto przez las. Tak, mamusiu. Nie zbaczać z drogi. Tak, mamusiu. Nie zrywać żadnych owoców nieznanych. Dobrze, mamusiu. Z nikim obcym nie rozmawiać. Dobrze, mamusiu. Pa. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, nie ptak, czerwony kapturek, to ja zwień się tak. Mam warkoczyk, mądre oczka, buzie mam jak mak. Nie mruczek, nie burek, nie jesz, czerwony. Kapturek to ja, z myśliem tak. Mam warkoczyk, mądre oczy, buzie mam jak mak. Czerwony kapturek to ja, z myśliem tak. To moje, no, takie dobra, gdzie mi jak uspokójcie się. Mamusia mówiła, żeby być grzecznym. Zbieramy jagódki, zbieramy mamusia, zbieramy mamusia. Musimy zbierać dużo. Mamusia mówiła, żeby nie zbierać żadnych jagód w lesie. Idziemy do babci. Mamusia, mamusia. Mamusia mówiła, żeby się nie rozchodzić. Po lesie. Ej, dziewczyny, wiecie co? Dzisiaj są walentynki. Może spotkam jakiegoś przystojniaka? Zaproszę mnie na kawę, na ciasteczko. Jeszcze do kina cię weźmie. Nie weźmie, no. Mamę, no. Może nie weźmie, nie weźmie. Nie, to we mnie się ciebie nie weźmie, bo my tutaj pójdziemy do walentego. Mamusiu! Mamusia mówiła, żeby nie hałasować w lesie! Musimy zbierać! Mamusia mówiła, mama, nie ja mówiłam! Witam was, moje słodkie dziewczynki! Zachowajcie spokój! Jak ty można imię? Ja mam czerwony kapturek! Ja też! Ja też! Ja też! Mamy czerwone kartoki? A gdzie wy to idziecie? Do babci. My do babci. A gdzie ta babcia mieszka? Tam za lasem. Babcia to tam za lasem na polanie. Taki niebieski mamy domek. No, dalej. A mieszka, tam jest jakiś pies? Nie ma psa, tam jest taki płotek, garczki takie wiszą. Na tym płotku, za tym drzewem. Tam takie, tu bliziutko, tak? Dobra. A jest tam jakiś tam taki sygnał, że tam spokojnie wejść, czy tam coś? Tak. Do babci jak się idzie, to jest taki kot. Trzeba tak, raz, dwa, trzy. I wtedy babcia otworzy. A to wy idziecie tutaj już, czy dopiero za chwileczkę tam do tej babci? No zaraz idziemy. A to idziecie, bo mało. Kapturki, spokój!
Mamusia mówiła, żeby z nikim obcym nie rozmawiać. No nie, 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 absolutnie. Nie, 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 z obcym, ja ty bardzo zwinnie. Słuchajcie, słuchajcie, to wy sobie idźcie do babci, a ja pójdę zapolować jeszcze tutaj jakieś tam zajączki, czy tam sarenki, nie, coś tam zapoluję. Idźcie sobie, idźcie. Nie górek, nie jesz, nie tak. Czerwony kaptułek to ja, zwie się tak. Wszystko mi powiedziała, gdzie ta babka mieszka. Już tam idę, do tej babci ją schrupię. Taki głodny do bani. To tam psa nie ma. Jakiś tam... Jak to było, co miałem zrobić tam, te hasło? Pamiętasz? Nie powiem. Kurde. Nie rozmawiamy z obcymi, właśnie. Dobra, to jakbyś tak zapukać trzy razy. Trzy. Kto puka? I czego tu szuka? To ja. To ja, czerwony kaptury, twoja najładniejsza wnuczka. Przyszłam do ciebie cię odwiedzić, babciu. Czerwony kapturek? Ty nie jesteś jak żadna z moich wnuczek. Jak to nie? Moje wnuczki nie są takie wielkie i się wściadkę. Jak to nie? Zamuśnięte jak nie wiem. I nie mają takich krzywych nóg. Mają, zobacz. Kurwu niewyczesany. A ty nie wiesz. Jestem grzeczny. Chodź, będę kościoła. Zaraz będę kościoła. Ty jestem głodny. To mnie aż brzuchu burczy, a jak jem, to furczy. Jestem bardzo głodny, babko, i cię zjem, bo jestem wilk walenty. O, walenty? No, to dziś świętego Walentego. No, bo ja imieniny. Od wszystkiego dobrego. No. Mój miły Walenty. Święty Walenty, święty Walenty. Zgubiłam cnotę pod miedzą. Oj, co to będzie? Oj, cóż to będzie? Jak się sąsiedzi dowiedzą? I tak cię babka schrupie. Walenty. No? Zamiast mnie pożreć. No? Usiądź ze mną. No? Napijemy się winka. No? Zjemy coś słodkiego. No? Mam pyszny serniczek. No? Zbitą śmietaną z rozmiękami. Wiesz co, babciu? Siadaj, 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 kochanie, siadaj. Chyba się w tobie zakochałem. A jak ty masz na imię? Maria Rosalia. O, Maria Rosalia. Oj, to tej kuchy mama koszyk wolne oczka buzi mam jak ma. Nie wnuczek, nie kuchek, nie jesz, nie ptak. Czerwony kapturek to ja, zwie się tak. Masz koczyk modre oczka, buzie mam jak ma. Czerwony kapturek to ja, zwie się tak. Zapukamy trzy razy. Raz. Kto puka i czego to szuka? No. Babciu, to my! Twoje wnuczcie! Wejdźcie. Idziemy. Babciu, z kim się szataniesz? W twoim wieku? Babciu, jaki wilk walenty. Poznajcie go. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Tak jak mi to pisze. Nie bójcie się, ja już nikogo nie zjem. Odkąd poznałem moją kochaną Marysię. Jestem w niej zakochany i
Przerzucam się na ciasteczka. Babcie Boże! O Boże! Co za jakiś kurczaki? Babciu, a myśmy ci przyniosły smaczne pierniczki z tylamonem i z miodem, żeby one twoje serce wzmocniły. Przecież jesteś bardzo chora. Już wyzdrowiałam. Miłość postawiła mnie na nogi. Babcie, miłość postawiła na nogi. Babcia na nogi. Babcie, dacie. A te ciasteczka rozdajcie innym. Wszystkim rozdajcie. Może uleczą ci złamane serce. Dobrze, babciu, dobrze. Siadaj, kochana. Idzie. A co tu się wyprawia, moja kochana córeczki? Ja już nie wyrażam się od razu. Teściowa. A szukam do zobaczenia. No byliśmy. Jak się dobrze. Mamo! Mamo, kochaczu! Cześć! O, wilk! No wilk. O, ty poczwaro! Ty poczwarosiu! Proszę cię, mamy babusi! Ale babusi! Bo coś nie zrobiłeś! Daj spokój! Babusiu! Że to jest dobry wilk! Nasza babcia się zakochała! Niech się pani nie denerwuje, oddaj mi ten atrybut władzy! Chodź, siądź, ziemi sobie tutaj fajnie. Ja już nikogo nie będę jadł. Nie. Ja już nikogo nie będę jadł. Odkąd poznałem jeszcze moją kochaną Marysieńkę. Rezygnuję do wszystkiego. A wy do roboty. Żebyś nie tylko wilku po tygodniu nie żałował. Aby się kurde do lasu. Idźcie. A wy teraz, córeczkę, na co czekacie? Rozdajcie gościom ciasteczka, które macie w koszyczkach. Te piękne czerwone kapturki.